małżonki Janiny, a moich rodziców. Ja bardzo bym prosił grupę harcerzy o... Umówimy się tak, moi drodzy, że będziemy śpiewać wszyscy razem, a mówić pojedynczo, dobrze? I teraz ja troszeczkę powiem niedługo. Chciałbym nakreślić historię żołnierza wyklętego, jakim był mój ojciec i moja matka. Antoni Żubrut urodził się w 1918 roku w Sanoku, stamtąd pochodzimy. Jako niegrzeczne dziecko został skierowany przez swoich rodziców do podoficerskiej szkoły piechoty dla małoletnich w Śremie pod Poznaniem i tę szkołę kończy w 1936 roku w stopniu plutonowego, dostając przydział służbowy do 40. Pułku Piechoty imienia Dzieci Lwowskich w Lwowie. Do niewoli w ten sposób, że gestapo, wiedząc, że jest podoficerem armii Wojska Polskiego, współdziałający z partyzantką przeciwko Niemcom, zostaje ojciec aresztowany i przewieziony do więzienia w Tarnowie i w Krakowie. Dzieje się to miesiąc po moim urodzeniu. W 40 roku ojciec mój i moja mama biorą ślub i rok później rodzi się im syn Janusz. Jest to 22 październik 41 rok. I miesiąc po moim urodzeniu gestapo aresztuje Antoniego Żubryda, przewozi do Krakowa i podczas dwuletniego śledztwa kończącego się wyrokiem na karę śmierci. Antoni Żubryd został skazany przez sąd doraźny w Krakowie na karę śmierci. We wsi podkrakowskiej wykopany w lesie rów, deska w poprzek, gestapo wprowadza skazańców i strzałami w tył głowy pozbywa ich życia. W momencie, kiedy wprowadzono Antoniego Żubryda, on z całej siły pięściami uderza gestapowca w twarz i ucieka w krzaki, strzały, pogoń i tylko jemu jednemu udało się uciec. I przez parę tygodni, od listopada aż do grudnia, klucząc między posterunkami żandarmerii niemieckiej i wojskami niemieckimi, dochodzi pod Sanok 24 grudnia 1943 roku. Proszę sobie zauważyć, że 24 grudzień to jest dzień Wigilii. I tam w Tyrawie Wołoskiej, tam gdzie skąd pochodziła jego mama, a moja babcia, cała rodzina siedząca przy stole wigilijnym, pewna, że Antoni Żubryd już nie żyje, słyszy pukanie do drzwi. Otwierają drzwi, stoi obdarty, brudny, wychudzony mężczyzna. To był Antoś Żubryd. No, radości nie było końca. Ten wigilijny wieczór spędzili razem po dwóch latach nieobecności Antosia i ojciec nad ranem przechodzi przez zamarznięty San do Sanoka i tam po dwóch latach pierwszy raz widzi swojego syna, czyli mnie, i spotyka się ze swoją żoną. Ale nie może przebywać razem z rodziną. Gestapo go cały czas poszukuje, bo przecież wiedzieli, że Antoni Żubryd uciekł im z miejsca egzekucji. Ale w dalszym ciągu szkoli oddziały partyzanckie Armii Krajowej i to trwa aż do roku 1944. W roku 1944 następuje proces wyzwalania ziem polskich przez armię sowiecką i ojciec dostaje posadę oficera śledczego w Urzędzie Bezpieczeństwa w Sanoku. Wszyscy zaskoczeni, jak to żołnierz przedwojenny, antykomunista jest oficerem śledczym Urzędu Bezpieczeństwa. Tak, proszę Państwa, jednostki partyzantki antykomunistycznej zaczęły wprowadzać do aparatu represji w tym okresie swoich ludzi. Tak, legendarny major Kuraś Ogień został przecież pracownikiem Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu. Tak, szereg innych polskich patriotów, żołnierzy wprowadzano do właśnie bezpieki, Urzędów Bezpieczeństwa, do Milicji Obywatelskiej po to, żeby mieć swoje wtyczki, żeby mieć informacje. W roku 1945 przychodzi z Rzeszowa do Sanoka rozkaz aresztować porucznika Antoniego Żubryda z podejrzeniem o współpracę z partyzantką antykomunistyczną. Ojciec wyprzedza tę akcję. Mama podprowadza pod areszt
w Sanoku samochód ciężarowy, ojciec fałszuje podpis szefa urzędu powiatowego i wyprowadza z więzienia 10 aresztowanych AK-owców, wyjeżdżają pośpiesznie z Sanoka i w miejscowości Niebieszczany ojciec zakłada swoją pierwszą kwaterę i rozpoczyna organizację największego oddziału partyzantki antykomunistycznej na Podkarpaciu, przyjmując nazwę Samodzielny Batalion Operacyjny Narodowych Sił Zbrojnych o pseudonimie ZUCH. I taki pseudonim przyjmuje również major Żubryt. To jest taka część o rodzicach, bo nagle w pewnym momencie wplata się życiorys ich dziecka i to życiorys bardzo, no trudno powiedzieć tragiczny, tragiczna to jest wtedy, jeśli ktoś ginie, ale mój życiorys jako dziecka żołnierza wyklętego, który został represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Urząd Bezpieczeństwa bezradny w świetle niemożliwości złapania, aresztowania i zlikwidowania majora Żubryda. A, jestem sam. Myślałem, że to jeszcze mogę troszeczkę powiedzieć. Właśnie ta ucieczka z Sanoka Antoniego Żubryda wraz ze swoją żoną spowodowała, że Urząd Bezpieczeństwa aresztuje 4-letnie dziecko. Pod dom mojej babci zajeżdża samochód wypełniony patrolem Urzędu Bezpieczeństwa i dowodzący porucznik Cebula aresztuje 4-letnie dziecko i jego babcię po to, żeby babcia otoczyła mnie opieką w celach więzienia w Sanoku. Przebywam w tych celach, a Urząd Bezpieczeństwa myśli, że ojciec, jak się dowie, że aresztowano teściową i jego syna, przyjdzie, złoży broń i odda się w rękę bezpieki. Stało się zupełnie coś innego. W miejscowości Haczów w powiecie Brzozów ojciec napada na posterunek milicji obywatelskiej, zatrzymuje 7 milicjantów i wysyła ultimatum do Sanoka. Jeśli mi nie zwolnicie teściowej i syna, ja likwiduję tych milicjantów. No, zwolniono nas wtedy i od tego momentu rozpoczyna się szlak bojowy oddziału ZUCH, o którym nie będę opowiadał, bo to były takie akcje podobne do działań wielu, wielu innych żołnierzy wyklętych, wielu, wielu oddziałów, między innymi Ognia, Łupaszki, Zapory, Uskoka i wielu, wielu bohaterów walczących z nową władzą ludową. Ja jestem pod opieką babci, aż do tragicznego z kolei dnia, 3 dni przed Wielkanocą roku 1946, kiedy już wściekły Urząd Bezpieczeństwa zajeżdża 3 ciężarowymi samochodami przed dom mojej babci i następuje kolejne moje aresztowanie. Mam wtedy 5 lat i pod konwojem uzbrojonych ubowców przewożą nas z Sanoka do Rzeszowa i mnie z babcią zamykają w bloku więzienia, w bloku męskim. Przebywam w tym więzieniu 6 miesięcy. Zostałem aresztowany jako więzień polityczny. Mam w kieszeni legitymację kombatancką, gdzie pisze, że uwięzienie polityczne trwało od maja do października, a wiek aresztanta 5 lat. Nikt nie chce uwierzyć, że tak było. Udało nam się po roku 89, kiedy nastąpiła odwilż w naszym kraju, kiedy otworzono archiwa Urzędu Bezpieczeństwa, dostać dokument, który mam w swojej teczce tutaj przy sobie. Jest to dokument karty więźnia. Numer, strona, imię, nazwisko, imię ojca, gdzie zamieszkały i kto wydał nakaz aresztowania 5-letniego dziecka. Sam szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieki. A teraz rubryka najważniejsza. O co podejrzany ten aresztant? No o co można podejrzewać 5-letniego chłopca? O to, że piłką wybił szybę komuś, że rzucał kamieniami. Jestem oficjalnie zarejestrowany. Współpraca z bandą Żubryda Narodowych Sił Zbrojnych. Czyli jako 5-letnie dziecko współpracowałem z bandą Żubryda i w ten sposób stałem się również żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i na tą cześć, że byłem takim 5-letnim aresztantem i żołnierzem, chodzę właśnie w mundurze Związku Żołnierzy NSZ-u.
Także dalsza część opowieści o mojej będzie po kolejnych występach, żeby Państwa nie zanudzić. Pozwolicie, że później dokończę swoją historię, która nie skończyła się tylko więzieniem. Naczelnik więzienia pozwolił, że wybiegałem sobie na korytarz. Ktoś przyniósł jakąś małą hulajnogę. Jeździłem na tej hulajnodze po dziedzińcu i po korytarzu. Proszę sobie wyobrazić, że teraz już w wieku dorosłym odszukałem świadków tamtych wydarzeń. Jeden z tych panów mieszka w Płocku, drugi w Krakowie. Rozpoznali mnie. Nasze spotkanie było bardzo przyjazne, bardzo wzruszające. Jeden z tych panów, jako 17-letnie dziecko, chłopak, został aresztowany przez UB w Sanoku, umieszczony w Rzeszowie i pamięta mnie, oglądając przez Judasza w drzwiach do jego celi, jak 5-letnie dziecko biegało po korytarzu, kopało w łydki strażników i szybko uciekało do swojej celi, do babci. Także już tam walczyłem, jak tylko mogłem, z reżimem, który wtedy nastąpił. Drugi z tych panów, który pamięta mnie z okresu więzienia w tym w Rzeszowie, opowiadał, że ktoś dostarczył hulajnogę, o której wspomniałem. Hulajnoga miała nie gumowe koła, a łożyska takie toczne i strasznie hałasowała. Ponieważ nie wiedzieli, kim jestem, to myśleli, że jestem dzieckiem naczelnika więzienia albo któregoś z tych klawiszy, z tych strażników. I strasznie na mnie psioczyli, bo nie mogli spać. Dopiero jak się dowiedzieli, że jestem synem słynnego majora Żubryda, to stałem się pupilkiem całego więzienia i dali mi pseudonim Stasiek i ani oni, ani ja do dzisiaj nie wiemy, dlaczego Stasiek, a jakiś inny pseudonim. Także wiodłem żywot tego więźnia UB w Rzeszowie i teraz pytają mnie na różnych spotkaniach, czy ja pamiętam jakieś epizody. Tak, pamiętam. Pamiętam przykry zapach fekalii wylewających się z zatkanych kibli na naszym piętrze. Pamiętam zapach wiśni i smak wiśni, bo jeden z kierowców, który dostarczał do więziennej stołówki prowiant, był przyjacielem naszej rodziny z Sanoka i przemycał nam do celi świeże, dojrzałe wiśnie i ten zapach utkwił mi w pamięci aż do dnia dzisiejszego. W zasadzie jestem więźniem, oddział Żubryda walczy dalej, zdobywa posterunki NKWD, rozbija posterunki Urzędu Bezpieczeństwa, likwiduje konfidentów, likwiduje oficerów Armii Radzieckiej chodzących w polskich mundurach. Osobiście ojciec zastrzelił dwóch takich radzieckich żołnierzy, oficerów w Sanoku. Szlak bojowy oddziału nie będę wspominał, to jest inna sprawa. Jest bardzo dużo informacji na ten temat w internecie, na Wikipedii. Cała historia moja, również jeśli ktoś operuje internetem, to bardzo proszę wystukać Janusz Niemiec Żubryd. Dowiecie się bardzo, bardzo dużo interesujących informacji o mojej rodzinie. Teraz przejdę do tragicznej śmierci rodziców. Ponieważ UB po aresztowaniu ich syna, traktując go jako zakładnika, nie osiągnęła celu, jaki sobie zamierzali, że ojciec przyjdzie, złoży broń, odda się w ręce bezpieki, to UB wpadło na inny genialny pomysł i zaczęła się akcja penetracji oddziałów partyzanckich poprzez wprowadzenie przeszkolonych oficerów UB do oddziałów jako partyzantów. Udawali partyzantów, udawali patriotów i rozsadzali te oddziały po kolei od środka. I właśnie taki jeden pan o nazwisku Jerzy Wolen, były żołnierz Armii Krajowej, podpisał współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa i dostał zadanie dostać się do oddziału Antoniego Żubryda i nie doprowadzić do aresztowania, tylko zlikwidować majora. On ukrywa się we wsi niedaleko Dukli i głosi wszystkim, że jako akowiec jest prześladowany i szuka kontaktu z oddziałem Żubryda. Został przejęty przez jeden z pododdziałów pod dowództwem Mundka, doprowadzony do kwatery od... Moment. Zdobywa zaufanie moich rodziców. Do tego stopnia, że mama mu nawet przyszywa urwany rękaw od kożucha,
że śpią z ojcem na jednym posłaniu, głowy na jednej poduszce, ich pistolety pod poduszką spoczywają razem. Aż do tragicznego dnia 24 października 1946 roku, kiedy jeden z pododdziałów ojca zaprosił swojego dowódcę we wsi Orzechówka w powiecie Brzozów na uroczystą kolację. Ojciec przebywał z matką w tym czasie we wsi Malinówka. Wyruszają do tej Orzechówki, przechodzą przez las, zapada zmrok, jest październik, godzina 19:30, zatrzymują się w Gajówce położonej na wzgórzach nad wsią Malinówka. Jest to jednoosobowa, jednoizbowa chata, gdzie przebywał Gajowy ze swoją narzeczoną. W tym czasie wchodzą do tego domu i mama moja podejmuje decyzję. Jest już za późno, żeby iść 6 kilometrów nocą przez las do Orzechówki, a jednocześnie kwatera ta nie odpowiadała jej, bo to była jedna izba, tylko z lampą naftową, bez wody, bez wygód. I prosi ojca w ten sposób: idźcie i znajdźcie mi inną kwaterę, żebyśmy tę noc spędzili w jakichś warunkach przyzwoitych. I ten Jerzy Wolen, bo to jest nazwisko tego agenta, wychodzi z moim ojcem, idą do lasu. Mama, kierowana taką intuicją kobiecą, zaczyna się niepokoić coraz bardziej. Chodzi od okna do drzwi, i czeka na przybycie mężczyzn. Wraca sam Jerzy Wolen i zwraca się do mamy w te słowa: chodź Janeczko, Antoś już czeka na nowej kwaterze. I wychodzą. To są słowa, które przekazał Komisji do Badania Zbrodni nad Narodem Polskim Gajowy o nazwisku Gerlach. Także mówię to, co jest w aktach zapisane i jak zeznał ten Gajowy. I proszę sobie wyobrazić, wychodzą razem z moją mamą i na drugi dzień rano Gajowy, idąc, sprawdzając swój rewir leśny, napotyka w jarze 600 metrów od Gajówki zwłoki dwóch osób. Antoni Żubryt, leżący pokrwawiony, z czaszką przestrzeloną z tyłu głowy, kula wyszła ojcu czołem. Obok leżą zwłoki jego małżonki, mojej mamy. Kula wyszła prawym otworem nosowym. To była typowa egzekucja. Strzały zostały oddane na z odległości 3 metrów w pozycji równoległej do podłoża. Czyli on, idąc za ojcem, strzelił mu w głowę, wrócił po matkę, wyprowadził matkę i strzelił mamie również w tył głowy. Gajowy te zwłoki przewozi do wsi Malinówka, kładzie na trawie koło sklepu, powiadamiają Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie. Przyjeżdża Ubek i wyobraźcie sobie, jaka perfidia, jakie postępowanie funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. Podszedł według świadka, który mi zeznał, niejaki nauczyciel Preissner ze wsi Malinówka, podszedł ten funkcjonariusz do zwłok, kopie ojca, kopie te zwłoki i mówi w ten sposób: Antoś, wstawaj, bezpieka przyjechała. Załadowali te zwłoki na samochód ciężarowy, zawieźli do Brzozowa, stamtąd do Rzeszowa i tutaj zrobiono zdjęcie moich rodziców leżących na węglu w komórce. To zdjęcie jest w moim posiadaniu. Zdjęcie bardzo tragiczne, bo obserwuję swoje matkę i ojca. Pokrwawione twarze leżą obok siebie. Tak jak byli narzeczeństwem, byli razem. Jak byli małżeństwem, byli razem. Jak byli w partyzance, byli razem. Po śmierci leżą razem. A gdzie są pochowani, nie mam pojęcia. Jestem jednym z tych dzieci wyklętych, który nie ma możliwości zapalenia zniczy na grobie swoich rodziców. Ale symbolicznie, gdziekolwiek bym nie był, na całym świecie, a byłem 10 lat w Afryce Zachodniej na kontrakcie w Nigerii, 24 października i 1 listopada zapalam zawsze symboliczne dwie świeczki za duszę moich rodziców. Ponieważ jestem przyjacielem profesora Szwagrzyka, który z ramienia IPN-u robi ekshumację na Łączce Warszawskiej w Gdańsku, gdzie odkopał Inkę, słynną sanitariuszkę,
obiecał mi profesor Szwagrzyk, że będą robić wszystko, żeby odnaleźć szkielety moich rodziców. Tym bardziej wzięto wymazy ode mnie, żeby określić DNA, jak i ślady postrzału są jednoznacznie, że to mogą być zwłoki mamy i taty. Co robi UB? Ja jestem w dalszym ciągu w więzieniu. W tym momencie, tam gdzie nastąpiła śmierć rodziców, ja jestem dalej więźniem. Tydzień po przywiezieniu zwłok do Rzeszowa, wyobraźcie sobie, zwalniają mnie i babcię, przewożą do Sanoka i tu następuje kolejny akt represji UB w stosunku do dziecka bandyty. Zamykają mnie w sierocińcu. W sierocińcu zamkniętym, kontrolowanym przez Urząd Bezpieczeństwa. W Sanoku mam dwie babcie, ze strony ojca i ze strony matki. Żadna z tych osób nie miała prawa mnie odwiedzać, 5-letniego dziecka w sierocińcu. Sierociniec był tylko zamknięty dla dzieci, które były wrogami dla Polski Ludowej. Jak się wydostałem z tego sierocińca? Otóż dwie najstarsze siostry, które w momencie wybuchu wojny były już mężatkami i były już matkami, postanowiły te dwie siostry następujący pakt zawrzeć, że jeśli ja przeżyję wojnę, a ty nie, to ja biorę twoje dziecko na wychowanie. No i vice versa. Obie wprawdzie przeżyły wojnę, bo najstarsza z tych sióstr, Stefania, była 3 lata w Oświęcimiu, ale przeżyła. Moja mama też przeżyła wojnę, ale została zastrzelona i ta najstarsza z tych sióstr, rodzona siostra mojej matki, dowiaduje się, że Janina, jej siostra, nie żyje, a jej syn jest zamknięty w kontrolowanym przez UB schronisku i sierocińcu. I w nocą przyjeżdża do Sanoka i wykupuje mnie, przekupuje personel tego sierocińca, bierze i wyciąga mnie z tego sierocińca i powiedziała mi następujący epizod, który rzuca światło, jak wyglądały sierocińce w latach 46 dla takich dzieci, jakim byłem ja. Wyobraźcie sobie, że w pokoju, w którym stała ta moja ciotka, przyprowadzają małego 5-letniego chłopca, czyli mnie, i ta osoba zwraca się do mnie. Januszku, jestem twoją ciocią, czy ty mnie poznajesz? Ja mówię, nie. No nie mogłem, bo ona była 3 lata w Oświęcimiu, ja miałem 5 lat, to jakżeż mogłem ją pamiętać. I ta ciocia się zwraca do mnie w ten sposób. Jestem twoją ciocią, ale czy pójdziesz ze mną? I ja wyciągnąłem lewą rękę i powiedziałem, tak, jeśli dasz mi kartoflów. To jest dosłownie to, co powiedziałem do tej pani, dla mnie obcej osoby. To patrzcie, jaki głód musiał panować w sierocińcach w latach 46-47, że ja chciałem od obcej osoby wieczorem, żeby mi dała trochę ziemniaków do zjedzenia. Owiniętego w koc przewozi mnie nocnym pociągiem z Sanoka do Zabrza, bo tam po opuszczeniu Oświęcimia i ucieczki z Marszu Śmierci moja ciotka zamieszkała razem ze swoim mężem i tam okazuje się, że przeżycia więzienne, przeżycia sierocińca spowodowały u mnie chorobę typu gruźlica, naciek w płucu wielkości fasoli. Jestem przez 2 razy po 3 miesiące ratowany w sanatorium w Rabce. Rabka jest tym miejscem, które do dzisiaj jest sanatorium dla dzieci chorych na płuca. Wyciągnięto mnie z tej choroby. Zaczynam naukę w 1. klasie na Śląsku i nauczycielka, która jako jedyna wiedziała, kim jestem, że jestem dzieckiem bandyty i nazywam się Żubryt, namówiła moją ciotkę, żeby przeprowadziła akt adopcji dla bezpieczeństwa swoich i tego dziecka. Także zostałem adoptowany i na wszystkich spotkaniach mnie pytają, no dobrze, panie Januszu, dlaczego pan się nazywa Niemiec? No właśnie, no bo moja ciotka nazywała się Niemiec, ale podchodząc humorystycznie do sprawy, gdziekolwiek się przedstawiam, że jestem Janusz Niemiec, to mu zawsze dodaję, że jestem narodowość polska, nie niemiecka. A za czasów Polski Ludowej zawsze mówiłem, słuchajcie, jestem Niemiec, narodowość polska, ale jeśli Niemiec, to z NRD, bo było to
było to bezpieczniej niż z NRF-u, prawda? Bo tam był zgniły kapitalizm, a NRD było w ramach Paktu Warszawskiego naszym przyjacielem. I tak rozpoczyna się na Śląsku mój żywot już zupełnie wtopionego w inne społeczeństwo, z innym nazwiskiem. I w roku 1952 Jan Niemiec, już mój nowy ojciec, zostaje przeniesiony do Warszawy i od 1952 roku przez 60 parę lat mieszkałem w Warszawie, kończąc w 1956 szkołę podstawową, w 1960 zdałem maturę i w 1966 skończyłem Politechnikę Warszawską, mam dyplom magistra inżyniera mechanika. Tyle o mnie, mam dwoje dzieci, mieszkam już teraz w terenie województwa lubuskiego, wyniosłem się z Warszawy, bo żona zachorowała na raka płuc, tam umarła, a tam miała swoją urodzoną siostrę i te siostry przed śmiercią żony chciały być razem. Tyle mojej historii, jestem w mundurze Narodowych Sił Zbrojnych, bo jako, pamiętacie, jako pięcioletnie dziecko już byłem żołnierzem NS, dlatego zostałem aresztowany. Jestem również podporucznikiem Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, który skupia młodzież, grupy rekonstrukcyjne. Cieszę się bardzo ze spotkań z młodzieżą, przekazuję historię swoich rodziców i swoją bardzo chętnie. Jestem członkiem ZMP, czyli Związku Młodzieży Podstarzałej, dlatego czuję się tak młodzieżowo, bo ZMP to kiedyś był Związek Młodzieży Polskiej. To starsze pokolenie wie, co to za symbol, a ja jestem podstarzały. Tyle mojej historii, tak jak wspomniałem, mam córkę Dagmarę, syna Rafała i teraz zawsze pytają mnie na spotkaniach, no dobrze, panie Januszu, dlaczego pan nie wróci do nazwiska Żubryt? Teraz Żubryt jest bohaterem. Jest bohaterem walczącym o niepodległy byt państwa polskiego. W roku 1994 Sąd Wojewódzki w Rzeszowie przeprowadza proces rehabilitacyjny i absolutnie oczyszcza mojego ojca z zarzutów, jakie Polska Ludowa mu stawiała, że był bandytą, bijącym, walczącym, zabijającym, tak jak inni, jak Ogień, jak Łupaszka, jak Zapora, jak Usko, jak wielu, wielu innych bohaterów naszych. Na przykład Kruk, który dzisiaj został patronem drużyny harcerskiej. Tyle o mnie, a tylko jeszcze jeden wątek ostatni, morderca. Morderca miał się bardzo dobrze po zastrzeleniu moich rodziców. Zgłosił się do Urzędu Bezpieczeństwa w Krośnie, zameldował, że zadanie zostało wykonane, zlikwidował małżeństwo Żubrydów. Został później reżyserem filmów wojskowych Czołówka. Starsze pokolenie pamięta, że jak szło się do kina, to najpierw była Polska Kronika Filmowa, a później był dodatek wyświetlany 15-20-minutowy o wojsku, o defiladach, o manewrach, o Pakcie Warszawskim. Właśnie on był reżyserem takich filmów. Po 1989 roku, kiedy nastąpiło odtajenie wszystkich spraw i zaczęto wykopywać historię żołnierzy wyklętych po roku 1945 i Główna Komisja Badania Zbrodni nad Narodem Polskim rozpoczęła śledztwo, kto zamordował małżeństwo Żubrydów. I pętla zaczęła się zaciskać wokół szyi właśnie Jerzego Wolena, tego mordercy, prawdziwego mordercy moich rodziców. I on, stając przed komisją i przed prokuratorem, przyznaje się i uznaje, że zabójstwo rodziców moich było jego największym osiągnięciem bojowym, zarówno w czasie okupacji, jak i po. A mnie zapytał wprost, czy dostałem odszkodowanie od państwa za stratę rodziców, bo jeśli tak, to powinienem być mu wdzięczny i mu podziękować. Patrzcie, jaka buta, jaka bezczelność w człowieku, który z zimną krwią, strzałami w tył głowy pozbawił życia dwojga ludzi, małżeństwa. Jest film nakręcony, są książki napisane o rodzicach. Jest taka piękna książka Rzecz o Antonii Żubrydzie i jego oddziale. Jest film List do syna. I ten morderca, czując, że pętla zaciska się wokół szyi, że proces będzie nieunikniony, o godzinie 12 w Warszawie zapukał do drzwi mojego mieszkania. Byłem w pracy, była tylko małżonka. Czy jest mąż? Nie, jest w pracy. To proszę mu to wręczyć.
I on przekazał mojej żonie 5 stron listu zatytułowanego Do Syna. Przytoczę Państwu pierwsze tylko zdanie tego 5-stronicowego. Słowa te kreśli człowiek, który przed przeszło pół wiekiem pozbawił życia pańskich rodziców. Ten morderca przyszedł do mnie do domu i wręczył mi przyznanie się do winy, opisując, jak do tego doszło, naturalnie w wersji mu wygodnej. Nie tak, jak potem udowodniono w czasie procesu, nie tak, jak eksperci do spraw kryminalistyki ocenili po zdjęciach pośmiertnych, tylko wersję przyjął obronną, że to ojciec jego chciał zastrzelić, a on się tylko bronił. I zastrzelił obojga rodziców precyzyjnie strzałami w tył głowy. No to science fiction, absolutnie sprawa nie do przyjęcia. W roku 1999 w sądzie w Krośnie rozpoczął się proces tego mordercy. Ja zostałem oskarżycielem posiłkowym, rodzinnym. Proces miał charakter tajny. Na sali był tylko morderca z adwokatem, ja z panią prokurator z Krosna i 5-osobowy skład. 3 lata raz w miesiącu patrzyłem w twarz mordercy moich rodziców. Nie zamieniłem z nim ani jednego słowa. Nie podałem mu ani razu ręki. Siedzieliśmy i po 3 latach padł wyrok. Umorzenie. Nie skazano go za to morderstwo podwójne, mimo że prokuratura żądała 15 lat więzienia. Ja dorzuciłem jeszcze 5000 zł dla szkoły w Malinówce, bo wystawiłem rodzicom 5-metrowy metalowy krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem na cześć właśnie poległych ojca i matki i na cześć wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w potyczkach z UB, NKWD i Wojskiem Polskim. I co roku od 5 lat odbywają się rajdy imienia majora Żubryda, a w tym roku, 24 października, będzie 70-lecie śmierci obojga tych ludzi. Ponieważ jestem zaprzyjaźniony z ministrem do spraw kombatantów, postanowiliśmy, że uroczystości będą 2-dniowe. Zaczną się sesją popularno-naukową w Sanoku w muzeum na temat Żubrydów i jego oddziału, a na drugi dzień msza święta i złożenie wieńców i przemówienia i salwa honorowa pod krzyżem upamiętniającym śmierć obojga z nich. Także tak kończy się historia moich tragicznie zmarłych rodziców. Mama miała 25 lat, jak zginęła, ojciec 28. Jestem jedynakiem, nie mam rodzeństwa, oprócz rodzeństwa przyrodniego, ale ja byłem jedynym dzieckiem tego małżeństwa. No i przedstawiłem Państwu represje, jakie były w stosunku do dzieci nawet. Wyobraźcie sobie, że UB postępowało bardzo, bardzo rygorystycznie w stosunku do aresztowanych żołnierzy ojca. W Sanoku na stadionie piłkarskim postawiono szubienicę i powieszono publicznie 3 żołnierzy Żubryda. I to w sposób, i to rannych, i to tragizmu dodaje fakt, że UB na stadion spędziło wszystkie szkoły sanockie. Wszystkie dzieci od szkół podstawowych do szkół licealnych były świadkami egzekucji, wieszania żołnierzy ku przestrodze wszystkim, że bandyci tak kończą w Polsce Ludowej. Taka moja historia, ponieważ jesteście młodzi, macie wejście do internetu, proponuję wystukać Janusz Niemiec Zbigniew albo Antoni Żubryd na Wikipedii, na Facebooku, na Google, cała moja historia, zdjęcia moje i tak dalej, i rodziców, wszystko tam znajdziecie. Tyle tej tragicznej historii jako dziecka żołnierza wyklętego. Na koniec jeszcze powiem, że jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych i mamy otwarte drzwi dla sympatyków, dla wnuków, dla wszystkich potomków tych, których teraz szkielety się odkopuje i szuka w tych grobach, jamach, trudno powiedzieć grobach, tych jamach, gdzie rzucano bezwładnie zwłoki naszych bohaterów. Końce, cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo.